Witam Państwa na kanale księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. Witam księdza arcybiskupa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, amen. Wracamy do komentowania tych dubiów, prawda? Przypomnę, pięciu kardynałów napisało do Ojca Świętego nowe dubia, to było 10 lipca. Z prośbą o wyjaśnienie niepokojących kwestii dotyczących wiary i moralności, między innymi kardynał Burke, kardynał Sarach. I Ojciec Święty im udzielił odpowiedzi. Ta odpowiedź według nich nie była satysfakcjonująca. Zadali kolejne pytania w postaci przeformułowanych dubiów. I wreszcie 2 października, znaczy oni opublikowali te dubia 2 października, a nie wiem, 3, 4 czy 5 na stronie Vatican News wydrukowano te dubia, te pytania i odpowiedzi Franciszka. I dzisiaj będę prosił o komentarz, będę prosił księdza arcybiskupa o komentarz do 4 dubium. Tylko najpierw je przeczytam, żeby Państwo znali. Odnośnie do popierania przez duchowieństwo i teologów teorii, zgodnie z którą teologia Kościoła uległa zmianie, a zatem święcenia kapłańskie mogą być udzielane kobietom. Po wypowiedziach niektórych dostojników kościelnych, które nie zostały ani skorygowane, ani wycofane, zgodnie z którymi wraz z Soborem Watykańskim II zmieniła się teologia Kościoła i znaczenie mszy świętej, zadaje się pytanie, czy nadal obowiązuje diktum Soboru Watykańskiego II, zgodnie z którym, tutaj cytat, kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe lub hierarchiczne różnią się istotą, a nie stopniem tylko, to jest Lumen Gentium 10, oraz że prezbiterzy na mocy świętej władzy kapłańskiej, składania ofiary i odpuszczania grzechów, działają w imieniu i w osobie Chrystusa pośrednika, przez którego duchowa ofiara wiernych staje się doskonała. Ponadto zadaje się pytanie, czy nauczanie zawarte w liście apostolskim świętego Jana Pawła II Ordinatio Sacerdotalis, który głosi jako ostateczną prawdę niemożność udzielania święceń kapłańskich kobietom, zachowuje ważność, przez co nauczanie to nie podlega już zmianom ani swobodnej dyskusji duchownych czy teologów. Koniec dubiów. Dubium 4. Proszę księdza arcybiskupa o komentarz. No właśnie, przez całą historię Kościoła katolickiego Jezus Chrystus to jest założycielem tego kościoła. On wybiera sobie 12 apostołów, chociaż mał swoją matkę niepokalaną, mógłby jej udzielić wierchowieństwa w tym wszystkim i może byłoby coś z tego nawet słuszne. Ale tego nawet sam Jezus Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, tego nie zrobił. Chrystus oznacza swoimi uczniami, apostołami mężczyzn, tych, których chciał, tych wybrał i posyła ich, ażeby oni głosili Jego nauki taką, jak On ich nauczył, taką, jak On im pokazał czynami swoimi, jak trzeba ją wypełniać i posyła na cały świat, aby głosili ją wtedy on z nimi po wszystkich dni, aż do skończenia świata. Wystarczy dla tych, którzy wierzą to, co Chrystus powiedział i to, co autorytet Kościoła przez wieki potwierdzał, wystarczyłoby dla dzisiejszych faryzeuszom i niedouczonych w piśmie znajdujących się w Watykanie i na innych częściach świata, które sobie uzurpują prawo
do tego, żeby zmienić nauki Chrystusa, to wtedy trzeba im zadać pytanie, czy oni w ogóle znajdują się w kościele katolickim, czy poza kościołem katolickim, czy oni reprezentują jakiś inny kościół, to nic wspólnego nie ma z ich gadaniem. Ten synod, który dzisiaj odbywa się w Watykanie, będzie trwał do 29 października, my jeszcze niejedną odpowiedź szokującą świat na pewno otrzymamy. Bo tam powinni sforsować i sformułować te rzeczy, które będą już ostatnim, może ciosem, w ogóle w Kościół katolicki, w ten, którym jego znamy od wieku. A potem będą dane wskazówki wszystkim biskupom na świecie, żeby to wprowadzali w życie. I oni jako posłuszne owieczki nie pasterza prawdziwego, a tego, który wdarł się do owczarni, będą słuchać i wykonywać, ażeby nie odpadli od swego żłobka, gdzie mogą dobrze zjeść. Dlatego wystarczyłoby nawet takiego prostego wyjrzenia do krótkiej historii. Tym bardziej Jan Paweł II jako papież napisał, że tej dyskusji nie powinno być, wszystko jest jasno i koniec sprawy. Bergoglio w swoich odpowiedziach nieraz cytuje Jana Pawła II, tam gdzie jemu wypada jego cytować, a jemu cytuje Benedykta XVI, tam gdzie jemu wypada jego cytować, ale tam gdzie jemu nie wypada jego cytować, to on nie cytuje. Tym bardziej my widzimy o tym wszystkim, że te dyskusje o możliwości kobiet być kapłankami, no to Watykan inspiruje ciągle. I Bergoglio ciągle, jak to się mówi, niby z jednej strony opowiada rzeczy nie, a innym biskupom modernistkim, progresistkim i innym daje pozwolenie to robić. Szczególnie w Niemczech rozpętała się cała ta kampania. Nawet polskie biskupy troszkę powstrzymywali niemieckich, że tak się nie godzi robić. Ale polskie biskupy też zrobili dobry krok do tego, ażeby w swoim czasie, może nawet w najbliższym, te, które były wycieńcenie, powiedzmy, dla rozdawania komunii świętej, dla wystawienia Świętego Sakramentu, te takie szafarki w Poznaniu, w Łodzi, przez arcybiskupa Gondelskiego i przez arcybiskupa Rysia i jeszcze siostry zakonne, to uważam, że krótki czas i oni będą kapłani. Oni będą kapłani, bo to już jakby dano zielone światło temu wszystkiemu. Tylko szukają tych, które odważni będą, ażeby to realizować. Tak zawsze było. Szukają się te najgorliwsi, w nawiasach mówiąc, do zepsucia Kościoła katolickiego. To nie jest sprawa Boga, nie jest się z Bogiem związane, to sprawa diabelska i który niestety przoduje Watykan. I te kardynałowie wraz z Bergoglio, którzy uzurpowali sobie władzę na najwyższych szczeblach procesowej hierarchii. I nigdy takiego nie było. I to, co dzisiaj chcą wprowadzić do Kościoła, niby to, że to biskupi na świecie, byli o tym rozmyślania, byli 3 lata synodalności, zbierali się ludzie, wierzący, niewierzący, LGBT-owcy, muzułmanie, protestanci, Żydzi. I oni dyskutowali, jakby to zrobić. A Watykan inspirował to wszystko, ażeby o tym rozmawiali, ażeby na podstawie potem tych rozmów, kiedy do Watykanu zebrani elita, ja bym ją wziął w nawiasy, elita, która będzie psuć Kościół katolicki do szczętu,
którą będę głosować według tych wytycznych, które będą odpowiadać Watykanowi, temu Deep Church, temu kościołowi podziemnemu, a nie katolickiemu, to wypada, żeby dać temu wszystkiemu jakby takie prawne obramienie do tej ramki, które oni zrobili, wstawić obrazek, że to wszystkie na świecie biskupi, kardynałowie, proboszczy, generowie klasztorów tego pragną. I lud Boży też tego pragnie. I my tutaj co mamy robić? Zrobimy tak, jak naród prosi. A co mówił Chrystus? Chrystus tego nie mówił. Nie pozwolił kobietom tego robić. I dlatego wszystko to dzisiaj, co się robi, to jest już siła tego diabelstwa wychodzi na prostą. Jeszcze ukrywali się troszeczkę tak, żeby wrażliwe ludy i narody jakby jeszcze nie dotykać z tym. Ale kiedy zrobili tą synodalność przez 3 lata, to wszystkich wciągnęli w takiej dyskusji. Nawet najlepsi ludzie myśleli, że to jest dobra rzecz. Ale to dobra rzecz, żeby z kościoła katolickiego zrobić protestantyzm. Tak jak jedna biskupka szwedzka gdzieś tam w Szwecji, lesbijanka zresztą, która powiedziała, że w jej decyzji, ona biskupka oczywiście tego protestanckiego kościoła, ona chce, żeby wszystkie krzyże były likwidowane. I żeby dla muzułmanów wierzących były wskazane tabliczki, gdzie znajduje się Mekka i Medina, żeby oni wiedzieli, w jakiej stronie klękać i modlić się. To samo będzie z naszymi takimi samymi kobietami, którym dana władza w kościele i wyeliminowano mężczyzn. Z pewnością mogę powiedzieć, że seminarie już warto zamykać i sprzedawać, bo oni się ni na co nie przydadzą, bo kto wszelki, jaki znajdzie się jeszcze taki mocny, który ma, powinien zachować celibat i jeszcze wstępować do seminarii. Jeżeli tutaj może być kobieta zamężna, biliaka, sprawować te funkcje, to jest totalne zniszczenie porządku Jezusa Chrystusa, który ustanowił dla swojego kościoła. Wprowadzenie kobiet to jest diabelska agenda, która robi, że postawiono na emocjonalność, a nie na zdrowy rozsądek. Jeżeli Pan Bóg tak zrobił, jak zrobił, to my powinni tego się trzymać i przez wieki to przekazywać. Jeżeli dzisiaj XXI wiek i te, które w Kościele katolickim już w większości nie katolicy, to w jakim kościele my się znajdujemy dzisiaj? Gdzie ten prawdziwy kościół? I gdzie te prawdziwe kapłani? Jak oni mogą nas nauczyć czegoś prawdziwego i stawiać prawdziwe ofiary, jeżeli oni będą nauczeni wszystkiego protestanckiego, żydowskiego, muzułmańskiego i różnych innych religii i nie będą sprawować prawdziwej ofiary Chrystusa. Do tego to dąży. Do ohydy spustoszenia. Tak co, bądźmy czujni, czujnie protestujmy. Te, które jeszcze zdrowe siły w Kościele są, niech protestują przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje. Nie tylko się pytać papieża i synod, co wy zamierzacie z tym zrobić, a powiedzieć im prawdziwa nauka Kościoła, jak wyglądała, wygląda i powinna wyglądać. Nie pytać ich, a postawić im ultimatum, tym szaleńcom zebranym na tym soborze, synodzie, które totalnie niszczą Kościół katolicki. I te odpowiedzi, które Bergoglio daje takie między tak, a między nie,
to pokazuje, że on dobrze wie, do czego dąży, tylko chytry lis, nie odpowiadając wprost, zatrzymuje sobie jeszcze prawo do tego, że jeszcze zobaczymy, ażeby wprowadzić do błędu jeszcze tych słabych i poprowadzić na manowce. Diabelska robota. Nic więcej. Omawiamy dubia, prawda? Czyli omawiamy te pytania, które zadali kardynałowie, pięciu kardynałów papieżowi Franciszkowi, mając wątpliwości poważne co do tego, czy on i biskupi działają zgodnie z doktryną. I tu mamy piąte dubium, czyli ostatnie. I chciałem prosić księdza arcybiskupa o komentarz do tego dubium, ale no pierw je przeczytam, żeby państwo mieli na bieżąco, na świeżo. Czyli to jest dubium piąte, odnośnie do stwierdzenia: przebaczenie jest prawem człowieka i nalegania Ojca Świętego na obowiązek rozgrzeszania wszystkich i zawsze, tak aby skrucha nie była niezbędnym warunkiem sakramentalnego rozgrzeszenia. Zadaje się pytanie, czy wciąż obowiązuje nauczanie Soboru Trydenckiego, zgodnie z którym żal penitenta, który polega na wstręcie do popełnionego grzechu z zamiarem niegrzeszenia więcej, jest niezbędny z punktu widzenia ważności spowiedzi sakramentalnej, wobec czego kapłan musi odłożyć w czasie rozgrzeszenie, gdy oczywiste jest, że warunek ten nie został spełniony. No i proszę o komentarz. Panie Stanisławie, w każdej pracy, której człowiek podejmuje swoje życie, może się mylić, może jakieś rzeczy, powiedzmy, nie tak zrobić, ma dlatego tych, którego mogą pouczyć, swoich nauczycieli. No i te nauczycieli mogą podpowiedzieć swoim podwładnym, czy tych, którzy nauczają, gdzie warto czegoś poprawić. Tak widzimy w sporcie, kiedy tam jakiś skoczek skaka na długość, czy na wysokość, i potem podchodzi do swojego trenera i pyta się, dlaczego on tę wysokość nie zdołał wziąć, i ten opowiada o jakichś pomyłkach. Jeżeli by ten sportsmen czy inni dali, trwali w swoich pomyłkach, czy oni by osiągnęli rezultaty wysokie, które by ich doprowadzili do tego, że mieliby jaki medal? Nie byli jaki, a każdy chce złoty medal. A każdy z nas chce zbawienia, życia wiecznego. I dlatego nie może być przebaczenia wszystkim ludziom, ze względu na to, że oni idą do spowiedzi, a spowiadając się, nie mają skruchy za popełniony grzech, a faktycznie spowiedź nie wymyślana przez kapłanów, bo jaki by kapłan chciał wymyślić spowiedź, że tam trzeba siedzieć godzinami, wysłuchiwać ludzi, cierpieć od tego, szczególnie w czasach jakiejś epidemii, zarazić się chorobami, kto by chciał takiej pracy? Przecież za to nikt nic nie płaci. Lekarz, jeżeli powiedzmy, on wykonuje jakąś posługę lekarską, to za to otrzymuje pieniędzy. A jeżeli pracuje prywatnie, to jeszcze więcej pieniędzy otrzymuje. A kapłan co ma z tego? Nic. Tylko jedne jeszcze obelgi i jeszcze tam krzywo na niego patrzą. Jest pięć warunków dobrej spowiedzi i nie my to wymyślili. Kościół przez cały swój rozwój dążył do tej doskonałości i doszedł do tego, żeby penitenta ważna i przynosiła jemu owoce duchowego komfortu, jeżeli można tak powiedzieć, dla duszy byłaby jemu odpowiedni wzrost duszy, nie tylko dlatego, żeby przebaczyć ten grzech i zaczynam nowy. A jednakże zaczyna się wzrost duchowny, bo Bóg mówi nam,
na kartach Pisma Świętego, bądźcie święci, jak Bóg wasz jest święty. Pismo Święte mówi, wy bogi jesteście. A jeżeli jesteśmy bogami, a żyjemy jednak na ziemi, popełniamy grzechy, to musimy jakoś do Niego przynieść oczyszczenie z tych grzechów. Tak jak ktoś jedzie, powiedzmy, gdzieś tam na wesele, czy na jakieś przyjęcia do ważnych, dostojnych osób, to najpierw przyjmuje jakiś prysznic, bierze najlepsze ubrania i wtedy idzie tam, gdzie jest zawolony. A żeby wyglądać tak jak inni, mniej więcej, albo podobnie do nich. Jak my idziemy do Króla nad Królami, do Boga naszego, który jest świętością nad świętościami, święty nad świętymi, do tego, który przychodzi każdy z nas jako grzeszny człowiek, grzechy wasze jak szkarlat, jak szmata krwawa, brudna. Ale Bóg mówi, jak przychodzicie do mnie i wyznajecie wasze grzechy, to wybiliecie, stanie się wam przebaczenie. Jeżeli przychodzicie, spowiadacie się. Jeżeli otrzymujecie rozgrzeszenie prawdziwe, macie skruchy niepopełniania takich grzechów. Cóż to za mowa, jeżeli pan Stanisław przeprosi swojej żony i mając na myśli, że za chwilę znowu zrobię z niej jakiś tam konflikt. Żadne przebaczenie nie działa. A tu nie jest, że przeprasza się księdza, a przeprasza się Pana Boga. Dlatego kapłan, który siedzi jako pośrednik między Bogiem i człowiekiem, w imieniu Kościoła, w imieniu Chrystusa poucza tego penitenta, jak ma spowiadać się, z czego ma spowiadać się. I to było uformowane w Kościele katolickim pięć warunków dobrej spowiedzi. Każdy katolik na świecie o tym wie, na pewno Bergoglio o tym wie, na pewno kardynałowie o tym wiedzą, może nie spowiadają się już dawno, to inna sprawa. Ale każdy katolik na całym świecie o tym wie, albo powinien wiedzieć. Jeżeli dzisiaj już nie potrzeba skrucha, nie potrzeba być jakimiś inkwizytorami w konfesjonale, męczyć kogoś, to nikt nie mówi, że tego trzeba robić. Ale penitent musi być świadom swego grzechu, który popełnił. Musi dojść do jego sedna duszy, że to jest ohydą przed Panem Bogiem popełnienia grzechu. Że to nie jest ta droga właściwa, że to nie jest praca na życie wieczne, szczęśliwe, że to raczej praca na piekło. I dlatego gadania, że nie trzeba tej skruchy i szczególnie, że jeszcze każdy może przyjść i otrzymać rozgrzeszenie, nawet tam mówi się o tych, które żyją w związkach małżeńskich powtórnych, to znaczy nie w małżeńskich związkach, a żyją po rzuceniu swojej prawdziwej żony, prawdziwego męża, kiedy ślubowali jeden drugiemu miłość, uczciwość i to, że nie zostawi jeden drugiego do śmierci. Pozostawili, porzucili swoje małżeństwa i pożenili się drugi raz i żyją w grzechach, w konkubinacji i teraz też potrzebują rozwieszenia i oni będą decydować, czy oni popełnili grzech, czy nie. To jest absolutna perfidia, nic wspólnego nie mające z Kościołem katolickim przez wieki, który uczył prawdziwej nauki jak dla podwładnych, tak i dla samych siebie. Jeżeli ksiądz nauczy, to tak samo spowiada się z tego samego, co uczy innych. Tak samo biskup, który ja spowiadałem się 4 dni temu, to samo mówiłem dla księdza, zwykłego księdza, którego spowiadałem się, mówiłem o swoje grzechy. I też ubolewam nieraz, że nie mam takiej wielkiej skruchy, takiego wielkiego żalu i zrozumienia swoich grzechów. Nieraz mnie to brakuje tego, ale wiem, że ja muszę się poprawiać. Ja staram się poprawiać się, żeby było lepiej. Udaje się tydzień, udaje się dwa, może trzy nawet, a potem znowu pada się do grzechu. Bo nie jest tak, że człowiek pomyty i już mu wszystko wystarczy. Przyjął prysznic dzisiaj i za 3 tygodnie może jeszcze przyjąć i będzie czysty. Nic podobnego. Nawet każdy dzień. Tak samo przy spowiedzi.
jeżeli nie ma skruchy, jeżeli nie ma prawdziwego nawrócenia, jeżeli nie ma prawdziwego zrozumienia swoich grzechów i ich ohydy, które czynią przykrość Bogu samemu i nas odrzucają od Boga, to jak może się poprawić ten człowiek, który jest nauczany dzisiaj przez ten synod i przez władców uzurpujących władzę w Watykanie, że tego dzisiaj nie trzeba robić. To jest totalny absurd i nic zgodnego z nauką Kościoła katolickiego nie ma. Dlatego to, co widzimy na naszych oczach się dzieje, dubia prawdziwie postawione, tylko że na nich odpowiedzi nie będzie, tylko diabeł się kręcił jak wąż na patelni. I oni tak się samo kręcą jak ten wąż na patelni, a żeby nie dać odpowiedzi jasnej, bo jak powiedzą, że trzeba wykonywać 5 warunków dobrej spowiedzi, to po co ten synod? Po co te wszystkie gadania, zebranie ludzi, trata pieniędzy, jeżeli to nic nie służy? A jeżeli powiedzą, że nie ma tych 5 warunków dobrej spowiedzi, no to wtedy podstawią siebie, że oni jest wrogowie Kościoła i magisterium kościelnego przed wieki, które nauczało właśnie takiej opcji. Dlatego mówię tak między tym i tamtym. A Chrystus co mówi? Albo wasza mowa nie będzie tak, albo nie. A co między tym i tamtym? Od złego ducha pochodzi. I właśnie ta mowa dzisiejsza, synodalność, to jest mowa diabelska, chytra, podla, przewrotna, perfidna, która nie daje odpowiedzi na pytania, które dzisiaj w Kościele katolickim postawione tym hierarchom, które nie nauczają prawdziwej nauki Kościoła, dawno zboczyli z drogi prawdy, poszli do protestantyzmu, wszystkimi całuje się, obejmuje się, wszystkie bracia, a Chrystusa tam nie ma. I to nie jest Kościół Chrystusowej, a jest Kościół zupełnie innej, New Age, masoński Kościół. Jeżeli ktoś chce pozostać prawdziwym katolikiem, musi zachowywać prawdziwą naukę, która niezmienna. Jeżeli nawet przyjmą takie prawidła na szczycie, te, które sobie pozwalają takie przyjąć, to oni nikogo nie zobowiązują, ażeby iść i ich wykonywać. Bo dzisiaj oni chcą zwalić na księży, którzy spowiadają, cały ciężar ich bzdurą. Będą przychodzić do księdza, będą mówić, a ten nie pozwala, tak, a ten nie pozwala. I będą szukać teraz wiedźmy w kościele. Ten lepszy, ten gorszy. I to jest totalny upadek, totalne zakłamanie. Bójmy się tego, nie poddajmy się temu i każdy, kto ma wiarę i zna troszkę katechizmu, trzeba trzymać się tych zasad, które od wieku były podawane. A to wszystko, co robią dzisiejsi hierarchowie, które w większości swojej nic wspólnego z Chrystusem nie mają, to nie jest ten Kościół, który reprezentuje Jezusa Chrystusa po wszystkie czasy. To jest Kościół nowy, New Age, diabelski, a nie katolicki. Będę prosił księdza arcybiskupa o komentarz do trzeciego dubium, a więc muszę je przeczytać. Dubium trzecie. Odnośnie do stwierdzenia, że synodalność jest konstytutywnym wymiarem Kościoła. Konstytucja apostolska, Episcopalis Communio, punkt 6. Co oznaczałoby, że Kościół ze swej natury jest synodalny? Zważywszy, że synod biskupów nie reprezentuje kolegium biskupów, ale jest jedynie organem doradczym papieża, ponieważ biskupi jako świadkowie wiary nie mogą delegować wyznawania przez siebie prawdy, zadaje się pytanie, czy synodalność może stanowić najwyższe kryterium regulacyjne stałego rządu Kościoła bez zniekształcania ustanowionego przez jego założyciela porządku konstytutywnego, zgodnie z którym najwyższa i pełna władza Kościoła jest sprawowana zarówno przez papieża na mocy jego urzędu, jak i przez kolegium biskupów wraz z jego głową, biskupem rzymskim.
Tu jest odwołanie do Lumen Gentium 22. Proszę o komentarz. Panie Stanisławie, jest taka książka dość taka stronicowo wielka, Dom smagany wiatrem, napisana przez Malachi Martina, który był bardzo blisko Watykanie dopuszczony do różnych wiadomości i sekretów, i który opisuje w tej książce chociaż tak jakby pisze powieść, nie jakoś taką, ja nie wiem jak nazwać, dokumentalne takie rzeczy wszystkie, ale jako powieść taką. Ale tam jest konkretny ludzie, potem tam, jak on ich nazwał innymi imionami, to potem już po tym imieniem jest taki kardynał, taki i taki. I tam jest trzy kardynałowie, które pod innymi imionami w tej książce, ale to kardynał Casaroli, kardynał Martini, kardynał Silvestrini. Dwóch z nich, ja byłem u nich, widziałem ich tet-a-tet, twarz o twarz, podawali mi ręki i spotykałem się z nimi, z jednym w Milanie, z drugim prosto w Watykanie. Była sprawa kościoła w Kazachstanie, tak, co widziałem ich twarzy. I ten właśnie Malachi Martin opisuje mechanizm, jak te masonie kościelne, kardynałowie, umawiają się z finansjerią i bogatymi wpływowymi masonami na świecie, jakby poderwać, albo powiedzmy, jak to tak po polsku będzie brzmiało, żeby Polacy zrozumieli, żeby nie było mowy polsko-rusko-ukraińskie, a żeby zmniejszyć władzę papieża, a żeby władzę papieża rozpowszechnić na innych biskupów, że to oni też są ważni. Powiem taki przykład. Kiedy Jan Paweł II, jest taka wzmianka, niektóre autorzy o tym piszą, że Jan Paweł II chciał poświęcić Rosji niepokojnemu sercu Marii, tak jak Matka Boża Fatimska o tym prosiła, ale masony nacisnęli na masonów kardynalskich i biskupich w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Jan Paweł II to zrobi, to Watykan po prostu nie da pieniędzy jemu, znaczy oni, te biskupy ze Stanów Zjednoczonych, nie dadzą na Watykan pieniędzy. No i papież Jan Paweł II, który był, jak to się mówi, uzależniony od tych ludzi i od tych finansów, widzą, do czego to prowadzi. Zresztą abdykacja Benedykta XVI też przyszła z powodu tego, że były zablokowane finanse w Banku Watykańskim, a Bank Watykański z 1824 roku jest bankiem pod patronatem Rothschildu. Możemy sobie wyobrazić, kto jest tym wszystkim sprawcami tego wszystkiego, żeby papież nie miał takich narzędzi, którymi mógłby wykonywać swój urząd nauczycielski i kierowanie Kościołem katolickim. Dlatego z niektórych rzeczy papieże odchodzili. Jak i Jan Paweł II, tak i Benedykt XVI w końcu był zmuszony do abdykacji. Natomiast teraz mają wykarmionego sobie Bergoglio, który im totalnie się poddał, albo do tego był prowadzony, dlatego wykonuje agendę, że teraz biskupi na świecie rządzą. Bo na Soborze Watykańskim II była taka już pułapeczka włożona, że będą konferencje biskupów teraz, jakby krajowe tak. Jeżeli jest Polska, ona ma tam, nie wiem, i setki biskupów, to dobrze byłoby, żeby był jakiś jeden przewodniczący, który będzie ich zbierał, spotykał się z nimi, rozmawiał. Ale wtedy po Soborze Watykańskim II była jeszcze zmianka taka, że każdy biskup na swojej terytorii nie bierze tych wytycznych
konferencji biskupów tego kraju, jako za ważne i obowiązujące jego wykonać ich, a tylko jako rekomendacje, jako kierunek ustawienia się możliwego albo niemożliwego. I biskup na swojej terytorii musi wykonywać prawo kanoniczne, które jest zapisane właśnie w tym samym prawie, co biskup na swojej terytorii, jaki obowiązek ma robić i powinien robić. I oni wtedy już próbowali Jana Pawła II kazaroli, robią takie przez nuncjuszy na całym świecie, robił takie, zadawał pytania. Nuncjusze, wcichacze wywoływali biskupu, sub secreto pontificio, zadawali im pytania, jak oni się odnoszą do Jana Pawła II i nastawiali ich, jak to dzisiaj widzi Watykan, te sprawy, a powiedzmy sekretarz stanu w Watykanie, to jest antypod raczej i miejsce, gdzie najwięcej masonów mogą działać, bo to jest państwo. Ale państwo powinno być podporządkowane pod papieża, który jest liderem i państwa, i najpierw liderem duchownym. Tak jak to było tysiąc lat państwo było watykańskie we Włoszech. On rządził, papież był i militarnym, i wszystkim innym. Nie zawsze to przynosiło korzyści, ale jednak był jeden władca, duchowny i do spraw innych. Dlatego oni wszystko robili, żeby to wszystko zmienić i teraz był głodny na ich usługach. Dlatego on rozpowszechnia tą synod o synodalności. On faktycznie już dawno zrezygnował z wielu przepisów do Annuario Pontificio, taki kalendarz powiedzmy watykański, gdzie jest spisany wszystkie kardynałowie, biskupi, kongregacje, klasztory i tak dalej, kto nimi rządzi, biskupi żywi, gdzie się znajdują, ich adresy. I wasz pokorny sługa też tam się znajduje, 32 lata w Annuario Pontificio. 32 lata, każdy rok jestem w tym kalendarzu napisany, kto ja jestem, gdzie jestem. Najpierw w Kazachstanie, potem na wygnaniu w Licheniu i tak dalej. Tak co, w tym kalendarzu było wszystko spisane. Dlatego, żeby wszyscy widzieli, co się dzieje. A Bergoglio jest już przez nich na tyle opanowany, że on wykonuje ich agendę. On oddaje władzę w regiony. Jeżeli masonerii udało się zrobić Bergoglio swoim człowiekiem, to co za problem zrobić z jakiegośkolwiek w swoim państwie, z jakiegoś biskupa czy kardynała swego agenta. Przecież wiemy, kto był w komunie i nie tylko w komunie sowieckiej, czy w Polsce tak samo było, byli księża patrioci, czy było powiedzmy w Bułgarii, zbierali się biskupy i tam ubeki bułgarskie przewodniczyli temu zebrania, tylko jak to się oni korygowali pytanie, jeżeli cokolwiek nie nosili postawił. Tak samo dzisiaj na synodzie o synodalności, tam zebrani wszystkie te biskupy zepsuci już, które będą gadać tak samo, jak im powiedzą te, których tam posłali. Z Kazachstanu dzisiaj nie ma ani jednego biskupa tam, a kiedyś z Kazachstanu każdy rok jeździł biskup, bo w Kazachstanie wierzących więcej, jak w Mongolii. W Mongolii jest 500 wierzących, a w Mongolii jest kardynał, który postawiony przez Bergoglio i który oczywiście będzie wykonywał woli jego, a nie Chrystusową woli, i na Kazachstan, i na Kirgistan, i na Turkmenistan, i na Kirgistan. A kiedyś ja byłem tym pierwszym biskupem tych pięciu państw. Jak ja się trzymałem woli Chrystusa, to tam był porządek. A kiedy oni dzisiaj, każdy już nie ma na to siły i mocy, a będzie za nich relacje zdawał kardynał z Mongolii, a on sam pochodzi z Filipin, to co on zna o terytoriach byłego Związku Radzieckiego, do którego należeli Kazachstan i cztery republiki Azji Środkowej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego relacje będą w Watykanie, czy to co było 3 lata o synodzie na całe światło są wygnione pytania, to nie dlatego, że Watykan nie wie co ma robić. Te, które dali te pytania, oni chcą,
ażeby te biskupi, którzy przywiezli odpowiedzi, ażeby oni na tych odpowiedziach dali, wprowadzili prawo dla wszystkich biskupów i wiernych na całym świecie, jak dalej mają wyglądać losy Kościoła, nie Kościoła katolickiego, a tego diabelskiego Kościoła, który już pełnią parą wychodzi z czeluści, diabelskiego Kościoła. Deep Church wychodzi już na powierzchnię. Diabelski Kościół uzurpuje władzę w Kościele katolickim, a te, które do niego jeszcze należą, resztki będą maltretowani, zabijani, przesadowani, wyszydzani i tak dalej, i tak dalej. Na tym to polega wszystko. Dlatego odpowiedzi Bergoglio na synodalne, że trzeba posłuchać biskupów. Tak, posłuchać, ale ty powinien zrobić tak, jak Chrystus tobie mówił, mówiąc do apostoła Piotra. Piotrze, modliłem się za ciebie, żeby nie ustała twoja wiara. A ty nawracając się, utwierdzaj braci w wierze. A Bergoglio i nie nawraca się, i nie utwierdza braci w wierze, bo sam jej nie ma. Dlatego wszystko to rozpuszcza. Na tym to polega. A co Chrystus mówi Piotrowi? Diabeł pragnął was przeciąć jak pszenicy. A ja modliłem się za ciebie. Jeżeli Bergoglio, każdy biskup na świecie, na swoim miejscu, będzie trzymać się tej zasady, że Chrystus modli się za każdego z nas, a żeby my wytrwali w wierze i utrwalali w tej wierze prawdziwej Chrystusowej w naszych decyzjach, w parafiach, w klasztorach i tam dalej, wiernych w Duchu Chrystusa, wszystko się odmieni. A jeżeli dzisiaj idzie wszystko w duchu diabła i tych, którzy służą masonom na całym świecie, to mamy taki koniec, jaki mamy. Dlatego Bergoglio odpowiedzi, oni nie otrzymują żadnej krytyki. To jest po prostu bełkot, ażeby pięknymi słowami, ubranymi, jak to się mówi, rurą mocną, armaturą do bawełny, delikatnie uderzyć, ale stanowczo. Nawracajmy się do Chrystusa, wtedy wszystko będzie inaczej. A jeżeli pójdziemy z własną dolnością, my jeszcze nie jedno zobaczymy, co Bergoglio rozrabia tam na tej synodalności. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Szczęść Boże. Szczęść Boże.